Witam Was pięknie, roztumili. Dzisiaj Dziś Wam ja o tym, jak Hanka realizowała pierwszy roz w żywocie taksówką, a jak się przy temu wyrychtowała. Haneczka przeogromnie rada realizowała. po poodbywała, porobiła se w chałupie, a koleni, dziecka zakludziła do szkoły, to Chnet siadła na koło, a puszczała się z kopca ku dziedzinie. Roz za czas. Siadła na autobus, a rajzowała ku Cieszynie, ku lebo a i do W mieście przecaje kupa magazynów z obliczkami, a z roztomańtymi wiecami, co ich każdo baba morada. Spadki z miasta, dycki jechała zaś autobusem, lebo cugiem. Innyże banchow był kapkę daleko, a hance się mocnie chciało drepsić taki chodnik, a koło niechać się boła. Bo przeca złodzieje są przyndzi. Inny oto jej, jej chłop jechał kancik do, do kamrata, lebo po jakisi wieca, do żeleźnioka. To ją wziął na motorkę, a wyciepał przy banchopie. Na niech baba ka jedzie. Kapkę świata uwidzi, a spoń w chałupie je pokój. Haneczka to była przeogromnie szwarno paniczka. Chodzi było pięć a 400. to żaden by i tela nie dął. Można tak oto ze 300. Jak przyjechała do miasta, to Dycki szatkę ściepała. A chłopi się za nią dziwali, za nią zozierali. Tako była szwarna. Jednego razu przy piątku siadła do autobusu, a zajechała do cieszyna, bo wyczytała w głosie, że w jednym konzumie by młacno łacno przedować ganz fajne obliczki. A ona się rada wypyrczyła. Gorkiej realizowała ku mieście. Tuż dobre, Haneczka nakupiła całą taszkę obliczek. że co, podziwała się na godzinki, a już jedna, ku dziedzinie autobus jedzie pro za dwie godziny, a prze, tre, przeca trzeba dziecka ze szkoły przykludzić, poodbywać, a uważić obiad. A w ten czas jeszcze nie było takownych telefonów, jako terazy, że się go wciepie do taszki, a idzie zadzwonić, kiedy się chce. Tuż cóż robić? Hanka zaszła na rynek, siadła se na ławce, a spekuluje co dali. Uwidziała, że przy poczcie stoją taksówkorze. Siedzą w autach, a isto się im mierznie, bo ludzie nie chcą dzisiaj jakoś nigdzie rajzować. Taki taksówkorze jest drogi, bo sekazuje o wiele więcej jako szofer w autobusie, ale nie ma co: trzeba spróbować. gor, że Hanka nigdy taksówką nie rajzowała. Już teraz je ta przyleżytość. poszła ku taksówkorzowi, a spytała się, wiela chce za cestę do kończyc, a oni prawi, że stówkę. Tuż dobre, Hanka już chce płacić, wyciągła geld, ale taksówkoż Sedycki kazuje na koniec. Jak już zawiezie klienta tam, kany sekorze. Baba, baba była rada jak fazol, bo przeca się wiezie taksówką, a jeszcze takowną, takownym szumnym autem, bo to był bez mala jakiś Mercedes czy cosik. Krótko to ta rajza była, bo że jechał wartko, ale i tak było fajnie, jako w europlanie. Hanka się kozała zawieść na kraj dziedziny, bo nie chciała, co by ludzie ją widzieli, że autem z jakimś cudzym chłopem rajzuje. Tuż wylazła z auta, bierę geltaszkę, a tam prózno. Wszystki grejcary niechała w magazynach. Taksówkosz się nasroł, a kozo babie siadać spadki do auta, że ją kancik zawiezie. Hanka się ganc wylękała, bo nie wiedziała, co ten chłop po nich chce. Zajechali za, za dziedzinę na wielkucną miedzę pod lasem. Taksówkosz wyciągnął z auta dekę, a rozłożył ją na trowie. Hanka se pomyślała inny o jednym: będzie musiała zapłacić w naturze, ale przecież tak nie śmi być. Uciecze do lasa, a będzie ryczeć, co by ją ludzie. Na dziedzinie usłyszeli. Chłopie jednak nic nie robi, nie se galot, ani ku nie idzie. Iny i prawi. Paniczko, Grejcarów w mocie na, ta na taksówkę, tuż inaczej mi zapłacicie. Natargejcie o to całą dekę Trowy, bo w chałupie mam 300 mycków w króliczoku. Widzicie rostomili, jako się ta haneczka wyrychtowała. Miejcie się pięknie.